Siema, siema, witam w kolejnym odcinku. Ej, Zipek, nagrywasz to? Tak, nagrywam, no przecież mówiłem, że nagrywam. Wszystko się kręci. To zaczynasz? Tak, wszystko się nagrywa, stary. Dawaj, dobra, zaczynaj. Siema, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj moi przyjaciele będą wykonywać zadanie i dostawać za to hajs. Im bardziej ekstremalne zadanie, tym więcej pieniędzy. Zipek, też będziesz wykonywał zadania. Co? Jak to? Ja miałem nagrywać przecież. Dobra, będziesz i nagrywał, i wykonywał. Ja pierdzielę, no dobra, ale można wygrać dużo pieniędzy będzie? Stary, 5 zeta za zadanie. No dobra, dobra, mamy tu scenę. Jeszcze coś chcesz powiedzieć, czy już wszystko? Nie, no dobra, dobra, resztę nagramy później, nie? A kto będzie brał udział tak w ogóle? Weźmiemy Frediego, bo to dobry ziomek, zawsze nas lubił na tym serwerze. Ta, no Freddy jest najfajniejszy. A Hagi jest w ogóle w domu? Halo, Hagi, Hagi! Hagi go nie ma chyba. Hagi, czekaj. Ej, bez kitu go nie ma. Dobra, wychodzę, bo jeszcze coś mi zrobi za to, że wchodzę bez pytania, dobra. Ale ostatnio nasi widzowie bardzo lubią odcinki z Benem, stary. I dodatkowo no Ben jest... on mało gada, więc to jest jego bardzo duży plus. To prawda, Ben jest spoko mordo. Ben, jesteś? Halo, Ben. Gdzie jest Ben? Halo. Ben, Ben jak zwykle jest pewnie u się... Nie, tu go też nie ma. Ha, ha, ha. Dobra, nie udawaj Bena. Chodź. Sorry. Ben, o! Yeah. Siema Ben, gdzie byłeś? Powiedz mu co robimy. Dobra, Ben, chodź za nami. Jak chcesz zarobić trochę kaski, to chodź i idziemy po Frediego, bo będziesz robił zadania. Ben, a wiesz, że widzowie lubią z tobą odcinki? Yeah. No, tak, tak, lubią, zgadza się. Dobra, Freddy! Halo, Freddy! Dobre, ciastka. O, siemka. Przepraszam, sorry, że przeszkadzamy. Nie, znowu żresz, tylko przepraszam, że przeszkadzamy. Ale chcieliśmy nagrać odcinek. Chcesz wziąć udział? Oczywiście, że tak. Nice! O, to mamy. Mamy cały T-skład w Minecraft, ale super! No to nie do końca. Ale dobra. Dobra, gdzie nagrywamy? Może ta altanka, albo może tutaj? Ej, tutaj to jest fajny takie ten, zobacz, tutaj. O, nice, se. Fajna kanapa. Uwaga. Czekajcie, ustawię tylko kamerę. Spadł was stąd ty i ty też. Idealnie! No i to jest kadr. To ja rozumiem. Dobra, zaczynamy. Dobra, to w takim razie w pierwszym challenge'u będziecie losować co jecie. To jest surowe mięso challenge. Kto zje najwięcej surowego mięsa, które wylosuje, ten wygrywa. Freddy, od 1 do 3, jaką liczbę wybierasz? Trójkę wybierz, panie. Okej, to wybieram ci jeden i masz najlepsze w takim razie, bo cię lubię. Jak najlepsze? Teraz ty, Zipek. Dobra, wybieram jedynkę. Jedynkę już dałem Frediemu. A, myślałem, że to trójka. To trójkę. O, zgniłe mięso zombiaka. Gratulacje. Nie, czemu? Gratulacje. I zostają surowe ryby Benowi. Proszę bardzo, jesteś psem i musisz jeść kocie żarcie. No, no to co, jemy skoro tak. Dawaj, jedz. O, fu, ale obrzydliwe. Ale dobre steki. Ale paskudne. O nie, trafiłem kosteczkę. Zjadłem a tu... jako pierwszy. To było obrzydliwe. To no nie, i Zipek jak zwykle najmniej zjadł. O co chodzi? No jak najmniej, dużo zjadłem. To w takim razie po kolei. Pieniądze. Freddy dostaje 5 zeta, Ben dostaje 3 zeta, a Zipek dostaje lepę z gniłym mięsem. Ej, no, miałem dostać przecież pieniądze. Co to ma być? No przecież, ale przegrałeś, kurde, zjadłem, ostatni dostaje ale zjadłem najgorsze. Powinienem dostać cokolwiek, nie? No dostałeś lepę, ciesz się. Dobra, dobra, to lecimy. Co się śmiejesz? Sam jesteś, kurde, głupi. To teraz kolejna konkurencja, let's go. Tak, kolejne zadanie, chodźcie za mną. Uwaga, nagrywanie poszło. Dobra, co teraz będziemy robić? Teraz wchodzimy wszyscy na dach w takim razie. Zapraszam. Tędy, na tędy, dach? Tutaj. Ale to jest tak wysoko. Ej, ja się boję wysokości przecież. Co to jest? Ej, chłop, poczekajcie chwilę, zaraz do was dołączę. Co to jest? Czy to jest portal? Mam portal gun, czyli mi się nic nie stanie, jak spadnę z wysokości na przykład. Dobra, jak się go używało? Trzeba było otworzyć portal. Co to jest za miejsce? Okej. Okay. Co to za dziwny hełm? Mind Reader? Czy to czytania? Nie, to nie może działać. Ale dobra, zakładamy, zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. I teraz portal. O, działa? Działa! Dobra, będę miał ten portal gun i jeszcze dodatkowo będę umiał czytać w myślach, wychodzi na to. Dobra, let's go. Zobaczymy, czy to wszystko działa. Halo, już idę do was, poczekajcie na mnie. Tylko wiecie, że kamery nie wziąłem ze sobą. Nie mam kamery ze sobą. Patrzcie, co znalazłem, mam portal guna. Co? Portal gun? Zipek, czy ty znowu chcesz oszukiwać? Nie, nie będę oszukiwał. Co za debil, wie, jaką konkurencję będziemy robić i znowu... chcę cheatować, jak na każdym co wy odcinku. Gadacie? Co wy tam gadacie? Przestańcie. Nikt się nie odzywał, Zipek. Nic nie mówił. Dobra, dobra, przecież słyszałem. Sami jesteście głupi. Co on gada? Czy ktoś powiedział, że on jest głupi? Ja, kamera, nie, dobra. Dobra, już jestem. Okej, okay, kamera. Z temu frajerowi nie mogło to dłużej zająć, ja po prostu nie mogę z nim już wytrzymać. Przestań gadać o mnie takie Ej, rzeczy. Ej, Zipek, mój przyjacielu, co ty gadasz, no? Chodź, robimy challenge.
Cipek, o co ci chodzi? Nic, o nic, nie ważne, dobra, myślę, przesłyszałem się. Dobra, macie ustawioną kamerę, dobra. Uwaga, nagrywanie z was poszło. Robi dobra. Water skilla. Okej, okay. Dobra. Ja ci nie wiedzą, że ja będę na dole i będę robił im pranka, to będzie epickie. Dobra, to co, skaczemy? Ej, czy wy też słyszeliście to, co powiedział przed chwilą Ernest? Przecież nie. Ej, czy wy też słyszeliście to, co powiedział przed chwilą Tritsus? Przecież nic nie powiedział. To co, skaczemy? Czy to naprawdę działa? Dobra. Tak, możemy skakać. Uwaga. Jeden. O kurde! Przykołałem na was pranka! O kurde, dobrze, że nie skoczyłem. Ej, wychodzi na to, że naprawdę to działa. Potrafię czytać w myślach, czy ja mogę to wykorzystać do jakichś niecnych celów? Tak jest! Dobra, zabieram kamerę, bo znowu się nie nagrała pewnie połowa z rzeczy. Ale to typowe przy Tritsusie. Uwaga, dobra. To bierzemy. Dobra, zszedłem. Siemano! I co, nie udało ci się zrobić na mnie pranka? No nie wiem, czemu nie skoczyłeś. Nie dość, że oszukujesz portal gunem, to jeszcze w ogóle nie bierzesz udziału w challenge'ach, Zipek. No ale jak? No przecież chciałeś nas oszukać. To jak? Nie oszukać, tak się robi odcinki. To był prank. Aha, no dobra. Tylko spaliłeś połowę lasu. Dobra tam, stary. Co teraz? Odrosną. Ci idioci nie wiedzą, że ja w ogóle nie mam następnej konkurencji, tylko chcę, żeby wszyscy się spalili albo coś im się stało. Dobra, co czuję? Następna konkurencja jest oczywista, musicie tylko iść za mną. Tritsus! Co by im wymyślić? No, co tam? Mogę się założyć, że nic nie wymyśliłeś i że nie masz żadnej konkurencji przygotowanej. Ha! Chcesz się założyć? No, możemy się założyć. Co by tutaj wymyślić? Dobra, nie, zakładasz się czy nie? Zakładasz się czy nie? Masz 5 sekund. 5, 4, tak, już wymyśliłem. A, już wymyśliłeś! Czyli wcześniej miałeś przygotowane. Wyrzutnia, znaczy nie, w sensie już wymyśliłem godzinę mam temu. Cię. A, dobra, możemy brać udział, no dawaj. Dobra, kolejne to jest, kto jest najodważniejszy i z wyrzutni TNT będzie chciał się wystrzelić. Ja chcę to zrobić. Okej, nagrywam, dobra, let's go. Dobra, zapraszam, nie wiem, czy to będzie działało jakkolwiek, szczerze mówiąc to wątpię, ale może to jakoś zadziała. Nie, zadziałała. Nie działa to, nie działa. Ja ci pokażę, jak to się robi. Poczekaj. Tak. Ben, ty powinieneś zresztą to zrobić, bo ty wiesz, jak to działa. Daj mi Tritsus Cobblestone'a, jakiegokolwiek, czy coś, ten deseń. Dawaj mi, bo muszę coś budować. I w ogóle zdej mi tu spódnicę. Czemu ty chodzisz w spódnicy przez cały czas? O co ci chodzi? No masz spódnicę na sobie. Ja nie wiem, co to jest. Chodźcie tu! Gdzie przygotowuję tą wyrzutnię, co chcieliście. To musi być wszystko w odpowiedniej odległości, pamiętajcie o tym. Okay. Ale teraz przecież to Tritsus miał przygotowywać zadania. Nie, ale dobra, ja tam przygotuję. To przygotować. On jest okay. Taki cwany, to zobaczymy. Tak, no zobaczysz teraz, jak zrobię. Będzie dobra wyrzutnia. Uwaga, pyk. I teraz wiaderka wody trzeba wylać tutaj w tych miejscach. Tutaj do środka, żeby szło. Gdzie macie wiaderka? Macie jeszcze jakąś wodę? Dobra, tu jest. Bierzemy tutaj, pyk. I ostatnie tutaj. Dobra, gotowe. Gdzie jest Tritsus? Tritsus! No? Tritsus! Gdzie ty jesteś? Przy jeziorze, sorry. No? A, zapomniałem kamery, w sumie racja. O, wow, co ty zbudowałeś? No zobacz, no to jest ta wyrzutnia. Uwaga, kamera jest ustawiona, dobra. I teraz daj mi TNT. Masz. I daj redstone'a. Co ten pacan sobie myśli, że ja mu za darmo będę dawał te wszystkie itemy i ja... Dobra, ja wiem, co ty sobie myślisz. Dawajcie, chłopaki, odpalajcie. Daj mi redstone'a. No dobra, już, masz. Dzięki. Przydałoby się jeszcze jedna rzecz. Repeater. Oby mu się stary, nie repeater, udało, ja pierniczę. Przestań, kurde, gadać takie rzeczy. O, co, Zipek, czy tobie odwala? Czy ja nie, dobra, zapomniałem. Zipek, jestem dzisiaj jakiś dziwny. No już dosyć tego kełmu, Jezu. Słyszę ciągle, oni są strasznie niemili dla mnie tak naprawdę. Udają tylko miłych, tak, no. Dobra, dawaj to. Ile ty masz się z tego wyplątać? Daj mi repeater. Kurde, czy on zauważy, że ja mam 2 staki repeaterów? Nie mam repeaterów! Jak to nie masz repeaterów? Ty zawsze masz mogę się założyć, że masz 2 staki repeaterów. No kurde! No, masz. Dzięki. Ale tylko 4 mogę ci dać. Dobra, niech będzie. Ja ci i tak wszystko oddam. Przecież to jest na twój odcinek zresztą. Pyk. O! To nie miało tak... Nie! Za wcześnie! Wow! Ale go wysadziło. Co się stało? Ale poleciał, dobra. Jeszcze raz, powtórka. Teraz ktoś inny. Masz jeszcze TNT? Zabrakło. Tak, to teraz ja chcę polecieć. Dobra, teraz twoja kolej. Dobra. Uwaga. Kurde, jesteś gotowy? Jaki ja mam lęk wysokości? Jaki ja mam lęk wysokości? Nie chcę lecieć. Tak, jestem gotowy. Dawaj, stary, będzie epicko. Uhu! O nie, to jest najgorsza rzecz na świecie. Ale poleciał śmiesznie. I co, stary? Bałeś się na pewno, co? Powiedz szczerze. Nie, ja się niczego nie boję. Na pewno, przecież słyszałem, że ci pał. Kto teraz? Teraz Ben, twoja kolej. Dawaj TNT, wyskakuj z TNT już. Ben, boisz się w ogóle? No.
Ta, na pewno, nie boję się. Całe szczęście, że mam ten hełm, teraz wiem dokładnie, co oni sobie myślą. Dawaj mi to TNT. Chłopie, co ty? Sfrizowało cię? Nie nagrywamy odcinka z Freeza. Dzięki. Ciągle chcę to TNT. Przestań. Musicie być mili, się powiem wam. Jak przestanę ruszać, to w końcu przestanie się mnie czepiać i zapomnie, że... Poczekaj, Ben, przepraszam. Daj mi więcej tego TNT, potrzebuję więcej. No masz, no! Ale jeszcze! O kurde, to mi się podoba. Powiedzcie szczerze, lubicie mnie? Oczywiście, że... Nienawidzę go. Tak, Zipek, uwielbiam cię. Na pewno. Dobra, wiecie co? Zrobię wam mini pranka później. Podejdź. Dobra, wszyscy gotowi? Uwaga, odpalamy Beda. Let's dawaj! Go, Ben! Ale poleci. Ale poleci. No, dawaj. Wow! A teraz spadnie i go to wysadzi. Nie, nie. Jest. Nie, nie! Tricus, co ty robisz? Nie! No to pięknie. Pięknie, żeś to wymyślił. No, koksem jesteś. A, jestem. W końcu Zipek mi powiedział, że jestem koksem. Tylko czy on mówił to szczerze? Nie, no na pewno szczerze. On uważa mnie za koksa. Co on sobie myśli? Dobra, chodźcie, lecimy. Lecimy z kolejna scena. Co teraz? Kurde, nie chce mi się już z nimi nagrywać. Jaką wymówkę tutaj znaleźć? O, Zipek, wiesz co? Pociąg zaraz przyjeżdża mój i muszę iść w tym momencie. Ale jak to? Mi też się nie chce. A co z górą? Dobra, to leć. Możesz lecieć. Dobra. Freddy, dawaj nagrywamy my. Sami odcinek teraz, bo mi się mega spodobało to nagrywanie. A on niech sobie idzie, zresztą już mnie denerwował. Jakiś taki niemiły był, prawda? Nie, strasznie. Zauważyłem tego. Ale ja zauważyłem. Dobra, Ben, teraz nagrywamy odcinek z ekstremalnych pranków na TNT dla was. Wysadzamy jego dom. Let's go! Co robicie? Nic, zupełnie nic. Okej, dobra, to ja idę do domu sobie wychillować, wiecie? Dobra, lec. No, razie. A co będziesz robił? No będę grał, znaczy nie, ja na ten pociąg muszę iść, wiecie? Naprawdę. A, no właśnie, miałeś na pociąg, właśnie. Ej, ale czemu wy jesteście w mojej chacie? Czemu macie TNT w rękach? Zipek, nie wiem. Znowu to samo. Odpalaj szybko. Zostawcie. Ej, nie, włączyłem kamerę. Jest. Nie. Ała. Pół HP mi zostało. Ej, co pół HP dzieje? I moja chata. Wow. Jest taki głupi. Będę udawał, że się na niego obraziłem, a w tym czasie pójdę do jego domu i wszystko tam wysadzę. Zipek, nienawidzę cię. Idę sam do lasu sobie siedzieć i mam nadzieję, że mi Slenderman porwie. Wszystko słyszałem. Bo mówiłem do ciebie, że mnie Slenderman porwie. Przecież to co miałeś. Ale nie. Ja mówię o tym, że wiem, jaki jest twój plan. Chcesz wysadzić mój dom. Nie masz takiego prawa. Skąd ty to wiesz? Nieważne zresztą. Zipek, już któryś raz tak samo dwa stack repeaterów. Dobra, powiem wam. Widzicie to, co mam na głowie? Ten brzydki ryj? Nie mówię o ryju. Mówię o moim hełmie. No. Tak naprawdę potrafię czytać w myślach dzięki niemu. Wiedziałem wszystko, co mówicie. Więc Tricus, wiem, jak jesteś niemiły. Tak naprawdę. Co? Trzymaj. A czy ja zobacz sobie, co ja myślę o tobie. Zobacz sobie, co ja myślę o tobie, wiesz? Ale ja dzisiaj byłem wyjątkowo miły jak na siebie. Tak, byłeś miły, ale nie naprawdę byłeś miły. W środku tak naprawdę byłeś bardzo, bardzo niemiły i ja to wszystko słyszałem. Dałóż hełm, to zobaczysz. Zobaczysz, jak on działa. Okej. I posłuchaj teraz mnie. Uwaga, tylko pomyślę. Jesteś największym debilem na świecie. Co powiedział Tricus? Nie, Zipek, nie myślisz tego. No, chciałem ci udowodnić. Tak naprawdę myślę zupełnie co innego. Myślę tak. Jesteś debilem. Ała! Stój, po prostu! Ja cię nie lubię! Ucieczka, szybko! Gdzie ty jesteś? Udało mi się, uciekłem. Chodź tu! Nie uciekłeś mi! Słyszę po pierwsze twoje uciekłem. Myśli. Au! Skąd ty się tutaj wziąłeś? Nie. Chodź tutaj! Nie, szybko zamknąć! A nie! Przeszedł! Nie! No chodź tu! No nie! Jest! Gdzie ty jesteś? Zamknąłem! Ja zamknąłem portal, udało mi się! Ucieczka! O nie, oddałem mu swój hełm. On teraz go może wykorzystać w złym celu. Zipek, gdzie jesteś? Biega. On tam sobie biega, dobrze, że nie wie, gdzie jestem. Dobra, schowam się w domku Hakiego. W końcu go nie ma i oni będą się bali wejść do środka. Więc idealna gdzie dla on mnie. Może być? Ej, Ben i Freddy. O nie, macie po mieczu. Zipek, ja czytam w jego myślach, więc wiem, że teraz sobie myśli, że jesteście debilami. Obydwu, o was obydwu. Zresztą gorsze rzeczy myśli, ale to jest niecenzuralne, więc nie mogę nawet mówić takich słów. I chodźcie, on sobie pomyślał teraz, że jest w domku Hagiego, więc możemy go wszyscy zatłuc. Chodźcie. Ej, chwila. On przez portal się wydostał chyba. Jest, udało mi się. Jest. Idealne to było. Myśli sobie, że mu się coś udało, tylko co? Jest? O nie, on zapomniał, że on słyszy moje myśli. Nie mogę o tym myśleć, gdzie jestem. Nie jestem pod łóżkiem. Ej, on jest pod łóżkiem. Nie. Co? Nie! Tu jest! Nie! Bijcie go! Co to ma być? Bijcie go! Nie! Zostawcie się! Jest! Bardzo no dobrze! I co, było być takim niemiłym? No dobra, to było dla przykładu tylko i wyłącznie. Ten hełm, jak dla mnie,
służy tylko złu. Wszyscy się tutaj kłócimy. Można nie być rób tego! Innych, nie! Ale nie proszę, można tego mówić. Proszę, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Musimy go zniszczyć. Mój skarb! Oddaj mi mój skarb tej chwili! Rysus, zniszcz mi go. Daj mi niszczyć? Go! Dobra, daj zabierzmy go. Go i koniec. Zobacz, co się z tobą stało. Koniec swojego pełnuszka. Mój skarb, co końcu jest? Przestaniesz podsłuchiwać, co sobie myślimy wszyscy po porannej drzemce. I tak cię już nie lubię, wiesz? Za to, co powiedziałeś o mnie, za co pomyślałeś.